Co my tutaj mamy na tym dysku na PlayStation 4? Czyżby to było Medieval Short Life Demo? Nie, no dobra, już nie będę zgrywał głupa. Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony pomidorowy.pl i witam was w demie Medieval, a raczej widzimy się póki co w menu. W sensie menu mojego PS4, ale myślę, że możemy rozpocząć przygodę i zobaczymy, co tutaj się będzie działo. No, widzę tutaj, kurde, loading screen. Ej, ale swoją drogą fajnie nawet zrobione. To takie kółeczko kręcące się tutaj. Fajna sprawa. I w ogóle ten wallpaper jest piękny, moim zdaniem. Tak szczerze. Sony Interactive Entertainment prezentuje. Czyżby to była firma, która zajmuje się Medieval? W dawnych czasach w królestwie Galomer mieszkał czarnoksiężnik imieniem Zarok. Ten arogancki i bezlitosny człowiek nienawidził innych obywateli, ich prostej i pokojowej natury. Przywołał więc armię demonów i wyruszył, by przejąć państwo dla siebie. Królewski czempion Sir Daniel Fortescue poprowadził pospolite ruszenie do walki z tą plugawą hordą. Do dziś przetrwały pieśni o szarży, jaką poprowadził w samo serce przeklętego tłumu. O tym, jak demony padały przed nim niczym zboże przed żeńcem. Jak ostatecznie, choć ciężko ranny, całkowicie zniszczył czarnoksiężnika. Tego dnia Fortescue przeszedł do historii jako bohater Galomera. W kraju rozpoczął się trwający 100 lat okres pokoju. A potem czarnoksiężnik powrócił.
Dobra. Powiem szczerze, że... Jezus Maria, nawet nie wiem, co mogę powiedzieć, tak szczerze. Dosłownie to, co było przed chwilą, to zamknęło mi mordę, kiedy ja to tak sobie oglądałem. Nie wiem, powiem szczerze, że gra naprawdę pięknie wygląda. Tak szczerze. Zanim ktokolwiek powie, Michał, ale ty na początku cisnąłeś po Medieval, musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mianowicie na to, że tak jakby to powiedzieć, to co w większości gadałem, to trochę była beka, chociaż no nie do końca, no bo nie ukrywajmy, ale po tym jak zwiastuny się prezentowały, to tak szczerze miałem pewne wątpliwości co do tej gierki, ale myślę, że nie będzie, już raczej to przeminie, tak mi się przynajmniej wydaje. No i co, zaczynamy sobie nową gierkę, nie? Jezus Maria, nie wiem czemu mnie zawsze to rozwala, nie? Że on zostaje trafiony w oko. Znowu powrócił do życia Sir Daniel Fortescue. Widzicie? Bohater Galomer, który poległ podczas pierwszej szarży. Mgła wojny i całun czasu sprawiły, że ofiara strzały zamieniła się w zbawcę. Lecz my wiemy lepiej. Zapomnijmy o tym. Los dał mu drugą szansę. Szansę zmazania haniebnej prawdy. Szansę pokonania Zaroka i zasłużenia na miano legendy. Oby dobrze się sprawił. No i dobra, zaczynamy nasz gameplay, co nie? Polećmy sobie tutaj. Jezus Maria, ej, powiem wam szczerze, że ja się trochę czuję, jakbym serio już grał w tę gierkę, nie? Autentycznie, mimo że to jest demówka. Runa gwiazdy. Nasz miecz, kurde. Dawaj mnie to, kurde. Jestem w ogóle ciekaw, jakie tutaj trofki będą. Znaczy na 100% w ogóle będzie platynowa trofka, tak mi się przynajmniej wydaje, ale jestem po prostu tego ciekaw, tak szczerze. Ja pierdziele. Dobra. Niektóre rodzaje broni zapewniają niezwykłe moce i umiejętności. Pamiętaj, by spróbować każdej z nich i odkryć ich dodatkowe możliwości. Część z tych umiejętności jest dostępna natychmiast. Inne zaś mogą wymagać odrobiny czasu, nim się naładują i ukażą swój potencjał. Okej. Okej. To nie mam pytań. A jest tutaj chyba jeszcze jedna księga, co nie? W swoich podróżach po Galomer zbierzesz wiele różnych przedmiotów. By zobaczyć, co niesiesz ze sobą, albo czego użyć, włącz ekwipunek. Jest w nim też księga Galomer, w której znajdziesz zapiski o napotkanych mieszkańcach krainy oraz cenne wskazówki, jakich udzielić może tylko pozbawiony ciała głos.
Okej, ogarniam. Ja pierdzielę, ej. Będzie grane w tą gierkę, autentycznie. W ogóle tak ciekawy zbieg okoliczności, bo... dzisiaj jeszcze odkryłem, że przecież ten The Last of Us 2 się pojawił również do spreorderowania i bodajże wersja digital kosztuje około 300 zł, więc... jak uzbiera się kasę, no to może wtedy się jeszcze zrobi, kurde, preorder The Last of Us 2, bo nie powiem, że nie, The Last of Us 2 też mnie interesuje. Po 100 latach leżenia na plecach pewnie wyszedłeś z formy. Wykorzystaj kryptę, żeby pozbierać się do kupy w tym nowym życiu. Wszystkie znalezione skarby zostaną dodane do łącznej liczby monet. Monety pozwalają nabywać przedmioty od chciwych gargulców kupieckich. No i jeszcze sobie jedno przeczytamy, a może tutaj dwie, bo w sumie tu dwie są księgi jeszcze. W całym Galomer znajdziesz butelki życia. Drzemie w nich ta sama magia, która obudziła cię ze snu i gotowa jest wskrzesić cię z martwych raz jeszcze. Gdy będziesz bliski śmierci, użycie tej butelki pozwoli ci poczuć się lepiej. Pamiętaj, napełniaj ją, kiedy tylko będzie okazja. Dziękuję, pani Wróżko Zębuszko, za te porady. Gdy będziesz gotowy opuścić tę kryptę, idź do wyjścia na końcu korytarza. Żeby otworzyć bramę, musisz znaleźć kamień runiczny i umieścić go w zdobionej dłoni obok drzwi. Okej, więc tak też zróbmy. I lećmy sobie stąd, bo trzeba było, wiecie, tutaj te tutoriale popatrzeć trochę. Znajdź Zaroka, podążając drogą jego diabolicznej Odysei w Galomer. Wyjścia z danego obszaru znajdziesz, wypatrując cuchnącego śladu magicznego śluzu Zaroka. Powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o takie początkowe granie tutaj, to Danielem się przyjemnie tutaj steruje, nie powiem, że nie. I chyba nas teraz ładuje do mapy świata. Oczywiście, że tak. Ej, ale ona epicko wygląda. Krypta dana. I jakie będziemy mieli poziomy dostępne? Cmentarz. Aha, czyli tylko jeden poziom będzie. Znaczy, tak mi się wydaje. Mogę się mylić, of course. Ale tutaj na dole nie przetłumaczyli tego. Jest tylko cmentarz, ale pewnie oni mają jeszcze w sumie trochę czasu, żeby to przetłumaczyć na język polski, tak mi się wydaje. Więc to raczej wprowadzą już w późniejszy tam już w pełnej gierce. I gramy, kurde, gramy. Dawaj. Dobra, przyznam szczerze, że dostałem nostalgię w pysk teraz. Tak szczerze. A jeżeli ja już dostaję nostalgię w pysk, to ciekawe, co prawdziwi fani Medieval będą mieli. Bo nie żeby coś. Lubię bardzo Medieval, ale... nie jestem takim super duper fanem tej serii, ale po prostu bardzo lubię i szanuję serię. Tak mogę powiedzieć. Oprócz oczywiście Medieval 2. Medieval 2 to już jest po prostu mem na moim kanale. Potrzebujesz runy ziemi. A gdzie jest runa ziemi? Gdzie ona była? Już nie pamiętam, kurde. 28%. Tutaj runa chaosu, kurde. Chaos control. Więc biegnijmy zatem. Runa ziemi. Jak najbardziej tak. A tu jest chyba ten... żebym się mógł wyleczyć, co nie? Tak jest. Nie pozwól, żeby zombie cię powaliły. Ulecz rany, wchodząc do tej fontanny regeneracji. Fontanna regeneracji. Ciekawa sprawa. L1? A, takie buty, kurde. Runa chaosu.
chaosu. Czasem warto spojrzeć na świat z innej perspektywy. Nie zapominaj, żeby od czasu do czasu nacieszyć się pięknem naszego ukochanego Galomer. Miej oczy szeroko otwarte, możesz znaleźć coś ciekawego. Powiem wam tak szczerze, że... No, przyznam szczerze, że z tej gierki może będzie nawet całkiem fajny let's play. Nie mówię, że ten odcinek, bo nie ukrywajmy, to jest takie demo, więc tutaj bardziej na luzie będę do tego wszystkiego podchodził. Ale sądzę, że z tego let's play może być całkiem masniutki. Tak bardzo masny jak, nie wiem, masno Boxdela, kurde. Jezus Mario, ile ich tu jest? Nie rzucajcie się tak na mnie, halo, ja dopiero co zmartwychwstałem. Nie jestem jeszcze, kurde, gotowy na walkę z wami. Te ręce mnie zawsze wkurzały w medii, nie wiem czemu. I przyznam szczerze, że jestem trochę w dupie czarnej, ponieważ mam 105 HP. Więc proszę, chcę się tutaj podładować. 17 minut na liczniku, kurde, jestem ciekaw. A nie, to demo w ogóle nawet nie jest czasowe, więc... Możemy sobie tutaj grać i grać. Ale jestem ciekaw, czy tylko ten poziom póki co jest dostępny, czy jest coś więcej, co nie zostało nam pokazane. Pamiętaj, że niczego nie ukryjesz przed wzrokiem anioła. No ja niczego nie ukryję, nawet nie mam zamiaru ukrywać. Pani wróżko zębuszko. Dobra, teraz pójdźmy tutaj. O, i myk! Kurde, patrzcie jak ja was cisnę. 85%. Teraz polećmy tędy, bo tam u góry pewnie będą jeszcze czekać na nas. Na 100%, bo pamiętam, że w oryginale tak przynajmniej było. Oczywiście, że tak. Ale muszę, kurde, naprawdę spropsować polski dubbing tutaj. Serio, jest... Bardzo dobry. Zawsze miałem bekę z tego bazarowego tłumaczenia Medieval, zwłaszcza w dwójce, w ogóle to jest dopiero hit nad hitami. Przejdźmy sobie na razie tutaj. O, i możemy zabrać kielich. Będziemy mogli chyba pójść do sali Herosów, o ile w ogóle w tym demie jest sala Herosów. Mamonę mamy. Dobra, nie rzucajcie się tak na mnie, już stąd spadam. Ja idę po kielich teraz. A wy po schodach nie potraficie skakać, więc tam palcie gumę ode mnie. Dobra. Trzeba teraz statuetkę z aniołem przesunąć. Dokładnie tak. Sala bohaterów czeka. Znajduje się tutaj kielich. Za każdym razem, gdy pokonasz posiadającego duszę wroga, kielich nieznacznie się napełnia. Napełnij go i zabierz, żeby otrzymać możliwość wizyty w świętej sali bohaterów i zdobyć tam nową broń. Kielichy znajdziesz w każdym regionie Galomer. Wszystkie są ukryte lub dobrze strzeżone. Tylko prawdziwy bohater znajdzie cały zestaw. Wow! No, to też jest prawda, że nie wszyscy wrogowie mają duszę, więc musimy brać też na to poprawkę. A tutaj co potrzebujemy? A, klucz chyba tutaj był, nie? Za tą bramą czaszek znajduje się świat żywych. Władca mauzoleum na wzgórzu, demon z witraża, ma klucz czaszek. Oczywiście, kurde. Władca mauzoleum. Nie, naprawdę, sorki za taki sztywny komentarz, że tutaj ten, ale... Powiem wam, że w sumie gierka mi dosłownie zamknęła mordę. Dobra, przyznam szczerze, że może trochę przesadzałem z tym hejtem w stronę Medieval, ale no mówię, niby nie powinno się oceniać zwiastunów tych pierwszych, ale z drugiej strony, no, bądźmy sobie szczerzy, jeżeli zwiastuny są już skopane, no to... No, ciężko jest tutaj cokolwiek
wywnioskować, że gra będzie, nie wiem, lepsza. Nie we wszystkich przypadkach to działa, okej? Okay? Są gry, gdzie miały skopane zwiastuny i same potem też były skopane i na tym cierpiały, więc... Więc no... Moje obawy mogły być też i słuszne, tak szczerze. Dobra, padli. Mówię, jestem po prostu ciekaw trofek. Na pewno jedna z nich to będzie, żebyśmy ani razu nie zostali trafieni przez kogokolwiek. To jest na bank. To będzie, kurde, taka trudna trofka, że to jest szok. Albo żeby zrobić speedrun z jakimś bossem. Na 100%, kurde, będą takie trofki, mówię wam. Miedziana tarcza, kurde. Proszę, proszę. Możesz brodzić na płyciźnie, ale nie próbuj pływać, bo martwi mają kiepską wyporność. Wyporność? A co to jest wyporność, tak szczerze? I co, to by było chyba wsio z tego poziomu, co nie? Ale nie, klucz, kurde, jeszcze kluczyk. Tam na 100% coś jest, kurde. Tam na 100% możemy zdobyć kluczyk. Więc poszukajmy klucza zatem. Bo nie da mi to spokoju, tak szczerze, tak. Seriously. Idziemy teraz tędy. Pamiętam, że w oryginale tak się szło. I tutaj chyba będzie kluczyk. Tak mi się przynajmniej, kurde, wydaje. Nie. Tutaj była kasa. Ale mnie oszukali, kurde. Nieładnie tak. Tak się nie robi, kurde. Tak się nie robi. To może tutaj coś będzie. Czyżby zdobyłem to, co miałem zdobyć? Chyba kluczyk zdobyłem, tak mi się wydaje. Nie zauważyłem, bo mi ci zombiaki zaczęli atakować. A raczej nie ci, tylko te zombiaki. Hono tu jeden z drugim. Ktoś tu jeszcze jest? Ktoś chce, żebym mu wypolarował ząbki mieczykiem? A nie, nie zdobyłem klucza, ale fiolkę zdobyłem. No to też niby fajnie, no. Wyjdźmy może teraz stąd i zobaczmy, czy czasem, kurde, czegoś serio nie pominąłem, bo to mi śmierdzi czymś pominiętym przeze mnie, a znając życie, ja dużo rzeczy takich pomijam. Przypadkowo czasami, więc zróbmy małą eksplorację. Jeżeli się nie uda, to oznacza, że... Jest to element gry, którego nie będziemy mogli jakby... Którego nie będę mógł wam na chwilę obecną pokazać, ponieważ jeszcze tego klucza nie ma. Miedziana tarcza, noże do rzucania, mały miecz, ramię, księga Galomer. Nie, no nie ma klucza, kurde, czyli na dobrą sprawę... Chyba nie ma tego kluczyka. Nie wiem, powiem szczerze, nie wiem. Ja to wszystko gram na ślepo. Wiem, że się prawdopodobnie pojawiły jakieś już gameplaye. A ja będę jako znając życie ostatni, ponieważ no niestety nigdy nie potrafię się wyrobić z tym wszystkim. Ale tak szczerze wydaje mi się, że tego tutaj nie będzie. Że faktycznie... Nie ma póki co klucza, więc nie ma co tutaj wbijać. No nie ma. Po prostu nie ma, dobra. Nie będziemy zwracali po prostu na to... Nie będziemy zwracali na to uwagę, po prostu lećmy przed siebie. Tam do exitu. Ale już się jaram tą gierką. Serio. Zatem podążajmy do sali Herosów. Ponieważ tam musimy iść. O, dziękujemy za granie. I to już by było na tyle. To by było na tyle. Przeszliśmy Medieval. Ha, ha, ha. Dobra, nagrało mi się to. Wszystko fajnie, wszystko pięknie. Bardzo się cieszę z tego powodu. Słuchajcie, dziękuję wam za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że wam się on spodobał. I dzisiaj wieczorem
O 19 będzie Crash The Wrath of Cortex, czyli już tak naprawdę wracamy na właściwe tory z let's playami. Tu chciałem wam pokazać takie moje jakby pierwsze zagranie w to i muszę przyznać, że przedsprzedaż na 100% będzie i prawdopodobnie ogarniemy sobie tą wersję digital. Tą wiecie, tą taką drugą z tym dodatkowym niby tym. Czekajcie, nawet mogę wam pokazać, jaką wersję sobie ogarniemy. Przynajmniej ja sobie mam zamiar ogarnąć. I teraz tak, która to była wersja? O właśnie, ta za 169 zł, dokładnie tak. Nawet są zrzuty ekranu. I będzie ta gra odpalona 25.10.2019. Aż muszę zobaczyć, który to będzie za dzień. Zjeżdżajmy w dół. W piątek! Ej, to się dobrze składa, to w piątek... panie i panowie, ja w piątek przecież mam... wolno od roboty, aż zobaczę z ciekawości zrzuty ekranu, tak szczerze. Jest 5. No, dawaj, pokazuj mnie zrzuty ekranu. Patrzcie, nie chce mi pokazać, kurde. Coś się w ogóle zlagowało z tym PS4. Halo, PS4. O, dobra, już się odlagowała ta PS4. Coś mnie, kurde, noga swędzi. To się podrap, Michał. No, niby mogę się podrapać, no ale... ale nie chce mi się. Nie, coś, kurde, screeny nie chcą działać. Szkoda. Dobrze zatem. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to zostaw łapkę w górę, napiszcie komentarz. W sumie zostawcie łapkę w górę, bo to powiedziałem do jednej osoby bardziej. Ale jeżeli dobra. Jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, co sądzisz o tej demówce Medieval i czy będziesz również sobie preorderował gierkę. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to zachęcam do subskrypcji i kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia oraz zapraszam cię na moje różne socjale. I widzimy się w kolejnych odcinkach z czegokolwiek i na jakichś livestreamach. Tak więc trzymajcie się, cześć i... Papa!